Cześć, witam Was serdecznie. Ponownie nagrywam filmik w zakresie aparatu Herbsta, bo jak zauważyłam, bardzo dużo pytań mieści po moim filmiku, który pojawił się 2 miesiące temu. Wówczas już zaczęłam nosić aparat Herbsta. Jak to wyglądało w pierwszych dniach? Wszystko było opisane w filmiku, jak sobie radzić przez pierwszy tydzień, tak był nazwany mój filmik. Natomiast widzę, że jest duże zainteresowanie tym filmikiem, dlatego jeśli komuś pomoże, taki filmik nagrywam ponownie. Również pragnę się odnieść do ostatniego komentarza użytkownika Brins31, który tutaj pytał, jak wygląda ten aparat, czy mogłabym bliżej pokazać. Więc tutaj już od razu przejdę do bliższego pokazania tego aparatu. Postaram się w kamerce pokazać. Niestety nie mam może najlepszej jakości tego filmiku, ale też zaczynam nagrywać, więc wybaczcie. Aparat wygląda mniej więcej tak. Ja szeroko nie mogę otworzyć, bo mam właśnie taki problem mojego zgryzu. Też tak, tutaj widzicie koleczki. Aparat generalnie składa się z tego, że ma dwie szyny. Ja to tak nazwę może mało profesjonalnie, ale nie jestem lekarzem. Tutaj jest jedna. I jak górze druga. Ciężko mi będzie w tym momencie pokazać. I przede wszystkim tak. Obie części, góra na podniemieniu i dół, są połączone tutaj tylko, może widzicie, takim zaciskiem można powiedzieć. I później biegnie tuleja między jedną, można powiedzieć, częścią szczęki, a drugą. Czyli między żuchwą a górną częścią szczęki. I z drugiej strony podobnie. Tak więc, jak mówiłam z góry, przepraszam, jeśli nie mogę pokazać całego aparatu, bo mam tego typu problem, że po prostu nie chciałam się jako buźnik, z tego względu w ogóle musiałam założyć ten aparat. Ale to, co widzicie, że dole szyna. Na górze nie widać, jest taka szyna, a ja postaram się w innym filmiku po angielsku zobaczyć, czym ja się zerowałam na początku, bo ja nie miałam niestety osób, które po polsku mogłyby mi pokazać ten aparat, kiedy jeszcze zakładałam niedawno. Zobaczymy, czy się uda. Próbuję to jakoś uchwycić. Może tak. W ten sposób. W ten sposób powinna wyglądać szczęka, to znaczy wygląda w tym momencie, jeśli jest właśnie tył przesunięcie, tak jak u mnie. Teraz zobaczcie, jak będzie wyglądała budowa tego aparatu. Tu już widać cały aparat. Góra połączona z dołem. Tak się zaciska. Może ciekawi na mojej buzi. W tym momencie to pokazuję. Później jeszcze pokazane, jak dalsze leczenie podobnie to będzie wyglądało u mnie. Generalnie chodzi o to, że szyna jest na górze, później szyna jest na dole. To wszystko jest tulejami z boku połączone. I to są tuleje, bo wydaje mi się, że tak to się nazywa. Jeszcze raz może spróbuję wrócić do tego filmiku od początku, żeby się uda. Jeszcze raz. Na górze. Teraz będzie widać. Właśnie na podniebieniu jest szyna. Taka sama jak u mnie. Zaciski na zębach. Tutaj podobnie.
pod językiem u mnie jest też taka szyna. Teraz połączona góra z dołem. Na śrubeczkach niestety. Znaczy to wszystko nie jest bolesne, bo jest po prostu na zębach troszkę cementem zaopatrzone. Także samo zakładanie nie jest jakoś bolesne. Niedawno też jeszcze miałam pytanie. Jeden użytkownik pytał, wybaczcie, jeśli nie pamiętam jak się nazywa, ale pytał mnie, czy jest to dziwne uczucie, kiedy czuję, że przesuwa się dolna szczęka. Ja szczerze mówiąc tego nie odczuwam. Po prostu lekarz mi powiedział, że całe działanie musi postępować bardzo wolno, czyli całe leczenie, więc nie ma też mowy o tym, żebym ja jakoś tak szczególnie z dnia na dzień czuła jakąś taką różnicę, ponieważ też jeszcze zanim trafiłam do tego lekarza, tam w innych miejscach wiele osób nie było w stanie mi pomóc. Ale na przykład na chirurgii szczękowej powiedziano mi, że nie ma mowy o jakiejkolwiek operacji w celu przesunięcia dolnej części szczęki, bo w tym jest sprężone, za bardzo przesunięta w dół i tu są zablokowane zestawy. Więc wszystko musi postępować bardzo, bardzo wolno. Więc jakakolwiek zbyt szybka ingerencja w te moje problemy stawowe byłaby w tym momencie przede wszystkim szkodliwa. W ogóle chciałam wrócić do tego, dlaczego ja noszę aparat Kerbsta, o czym ja w ogóle kiedyś dowiedziałam, w ogóle nie wiedziałam, co to jest aparat Kerbsta i o co w ogóle w tym chodzi. Posiłkowałam się głównie na filmikach angielskich, bo tutaj polskich filmików zbyt wiele nie było, chociaż aparat jest znany od 100 lat. Miałam problem od dziecka z otwieraniem buzi, takim szerokim. Teraz jest dużo lepiej po 2 miesiącach, ale ja bardzo mało otwierałam buzię. Zawsze mi mówiono, że pewnie dlatego, że po prostu jak byłam dzieckiem, nie chciało mi się otwierać buzi. Ale problem cały czas narasta, na nas 20-20 parę lat i nadal miałam z tym problem. Pewnego dnia zdarzyło się, że postanowiłam po powrocie z zagranicy poprawić sobie sytuację, jeśli chodzi o zęby. Miałam przerwy, więc chciałam, szczególnie z przodu, chciałam sobie to wyrównać i trafiłam do ortodonty. Okazało się, że ortodonta stwierdził, że po badaniu cefalometrycznym, że problem jest ze stawem. Stawy są po prostu za bardzo jak gdyby zahaczone, głowy. Głowy między sobą są po prostu zahaczone, nie są tak luźno położone, żeby się tam po prostu obok siebie ścierały, tylko są jak gdyby zablokowane. Z jakiego względu? No, być może ze stresu. No, przyczyn może być bardzo wiele i ciężko tutaj zdiagnozować sobą przyczyną. No więc tak męczyłam się kilka lat z tym, nie wiedząc, czym jest problem. Trafiłam do ortodonty właśnie, która niestety zaczęła mnie źle leczyć. Miałam taką proteskę na nos, która mi miała rozruszać te stawy, czy one zaczęły się ruszać. I okazuje się, że to nie jest ten problem. Niestety szczęka uciekła mi na bok i niestety ta osoba, można powiedzieć, mi zaszkodziła. Aż wreszcie, chyba po 2 latach, w ogóle nie wiedziałam, gdzie w ogóle uderzyć. Nikt nie wiedział, jak mi pomóc. Trafiłam przypadkiem do laryngologa, bo miałam problemy ze słuchem i w ogóle zapalenie uszu, które w ogóle od dziecka też od dłuższego czasu miałam. I ta lekarka powiedziała, że dlaczego pani nie otwiera szeroko buzi? Jest tu jakiś poważny problem i musi pani się udać do takiego lekarza, nieco dalej, do większego miasta, to może nie chcę, no po prostu na Podkarpaciu. I tam po prostu lekarz już zaczął mnie diagnozować. Niestety nie jest to tanie leczenie. Natomiast ja nie mam wyjścia w tym momencie, muszę to zrobić. W tym momencie jestem już 2 miesiące, zaraz, 23, 22. Tego założyłam aparat Herbsta, mamy marzec, kwiecień, maj, no 3 miesiące już od założenia aparatu, akurat wizytę kontrolną znów mam. Przyszły poniedziałek.
Także za każdym razem, kiedy wybieram się na wizytę, ponownie mam coś dokręcane, przesuwane i tak dalej. Także kolejne zmiany są dokonywane. Zawsze troszeczkę choruję zaraz po tych zmianach typu zapalenie gardła i tak dalej, ale zawsze to z czasem przechodzi. Nie jest może tak źle, jak myślałam z tym aparatem, ale jednak czasem są trudności w jedzeniu. No niestety schudłam sporo. Ale to jest już indywidualna kwestia, może u Was tak to nie przebiegać, także nie mogę dać gwarancji, że będzie tak, ponieważ każda osoba inaczej przeżywa jak noszenie aparatu. Wcześniej, może jeszcze powiem, całe leczenie zaczęło się w czerwcu zeszłego roku, kiedy nosiłam do lutego tego roku zwykły aparat na górną część, taki zwykły, jak większość nas nosi. I tam częściowo po jednej stronie zaczęto mi dokładać łuk. No więc początkowo to leczenie nie było jeszcze takie kłopotliwe, dopiero kiedy pojawił się aparat Hepsta, no, problemy z mówieniem, na wcześniejszych filmikach widać, że tak jeszcze miałam spore problemy z mówieniem. Trzeba dużo czytać, trzeba dużo ćwiczyć szczękę, że tak powiem, aby to wszystko, aby móc normalnie mówić, no... Nie wiem, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć. No, tych kwestii związanych z moim leczeniem jest sporo. Także naprawdę nie wiem, co jeszcze byście chcieli wiedzieć. No, kluczowe. Nie chodzi mi tutaj, bo nie nagrywam tego filmiku dlatego, żeby mi zależało na tym, żeby się uskarżać na siebie, czy coś w tym stylu. Raczej chciałabym, żeby inni też wiedzieli, jak wygląda ten aparat Herbsta. Bo ja miałam bardzo mało wiadomości. Dużo posiłkowałam się właśnie na wiadomościach z internetu w języku angielskim, a u nas było wiedzy strasznie mało. Także kompletnie nie wiedziałam, jak będzie wyglądało to noszenie aparatu Herbsta i byłam trochę przerażona. Na pewno prosiłabym rodziców, że jeśli zauważają swoich dzieci, że buzia się szeroko i nie otwiera, to może warto sprawdzić, dlaczego się szeroko nie otwiera. Tak jak ja, gdybym wiedziała o tym wcześniej, że mam takie problemy, gdybym sobie 10 lat wcześniej mogła pozwolić na taki aparat, a dużo mi pomógł, to zrobiłabym to, ale nikt nie wiedział, jak mi pomóc. Przede wszystkim, co od razu zauważyłam po tym aparacie Herbsta, po pierwszym noszeniu, znikły bóle migrenowe, które miałam tutaj przy uszno, których ja się tak bardzo nauczyłam, że już zapomniałam, że nie mam. Ale pierwszy dzień zaraz po aparacie Herbsta, mimo bólu związanego z dyskomfortem, może nie takiego bólu, ale takiego dyskomfortu, poczułam, że w ogóle nie mam ucisku wokół tutaj uszu. I wyspałam się, po prostu pierwszą noc wtedy byłam wyspana od wielu, wielu lat, także bardzo, bardzo ważne jest, żeby wcześniej rozpoznać wadę. Zdjęcie sefenometryczne, nawet dentysty czasami może bardzo wiele pomóc. Zdjęcie kosztuje zaledwie 30 może złotych. Pojedyncze zdjęcie, także może nie jest to duży wydatek, a wiele można zauważyć, co się dzieje ze względu na to, dlaczego ma się te różne skorzenia przyuszne, tak jak ja miałam. I tak to wygląda. Nie wiem, gdybyście jeszcze jakieś pytania mieli, z pewnością jeszcze będę nagrywała filmik. Przepraszam Was za jakość, bo nagrywam dopiero od niedawna. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że się nauczę już niedługo, jak nagrywać tak bardziej profesjonalne te filmiki. Gdyby, tak mówię, jakieś pytania się pojawiły, proszę, piszcie. Trzymajcie się, miłego dnia, pa, pa.